Kiedyś był to cmentarz, na którym chowano mieszkańców wsi Gonie, nieistniejącej już. Natomiast od, tak jak pan powiedział, od kilkunastu lat stawiamy tam kamienie z napisami poświęconymi leśnikom, którzy pracowali tutaj na tych terenach. Ile tych kamieni już jest, ile tych leśników już zmarło? Dużo. Nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast jest ich kilkadziesiąt, no i niestety no, życie będzie ich przybywać na pewno. A jakby pan miał określić, jak wygląda to miejsce? No jest to miejsce wyjątkowe, jest to miejsce bardzo klimatyczne, jest w okolicy, przechodzi obok tego cmentarza aleja, taka droga z Aleją Lipową. Sam cmentarz też jest porośnięty starymi drzewami, także klimat jest tam wyjątkowy, do tego jak jeszcze dojdzie światło z niczy, no to jest naprawdę miejsce, które robi wrażenie. I w środku samego lasu. Tak, i w środku lasu. Kiedyś było to położone na skraju lasu, bo od cmentarza do rzeki były pola uprawne. Natomiast po wojnie te tereny wszystkie zostały zalesione i w tej chwili jest to środek lasu. Ale leśnicy cały czas pamiętają o tych leśnikach, którzy odeszli i co roku zostaje ten teren uprzątnięty, no i odprawiana tam msza w połowie listopada. Tak, tak. Co roku dzień lub dwa poświęcamy na prace porządkowe właśnie na terenie cmentarza. No i organizujemy w połowie listopada mszę właśnie w intencji leśników. Ona też jest organizowana nie z rana, tylko tak można powiedzieć po zmroku już. To też ma taki swój specyficzny klimat. Tak, to się odbywa przy świetle z takich pochodni, które tam ustawiamy. No, w godzinach popołudniowych, także faktycznie już bywa szarawo i klimat jest niepowtarzalny. Jest to miejsce, gdzie leśnicy pamiętają o swoich koleżankach, kolegach, którzy całe życie swoje poświęcili pracy w lesie. Jesteśmy im tego winni, a poza tym jest to takie miejsce, gdzie każdy może przyjść, może pomyśleć o swoich koleżankach i kolegach, z którym każdym symbolicznym kamieniem łączy się jakaś historia, jakaś opowieść. Każdy z tych ludzi jest w naszym sercu i dlatego to miejsce jest takie piękne. Jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy leśników w Polsce. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.